No witam, witam bardzo serdecznie. Czyli czołem, witam serdecznie oczywiście was wszystkich w dniu dzisiejszym. Co tam ciekawego porabialiście dzisiaj? Ale mam czoło. Jestem w 90% pewna, bo zawsze może coś się wydarzyć, że ty też masz czoło. Ja nie mam głowy. Powiedziałabym to o wielu użytkownikach Twitch czatu. Nie mam głowy, bo straciłem ją dla ciebie. Okej, no dobra. Mam cebulę. Co tu się wydarzyło? O Jezus! Miley, dlaczego? Do chleba mi się przydało masło jeszcze. To masło tutaj było problemem? Ok. Jak dla mnie Kasie mogliby zatrzymać zabicie Remka za darcie ryja? Ja nikogo nie biję. Dlaczego wy posądzacie mnie o takie rzeczy? Moi drodzy, ja taka potulna jak baranek. Ja bym nawet muchy nie skrzywdziła. No popatrzcie. Mam takiego misia w pokoju, taka niewinna. Przecież ja sobie nawet butelki nie odkręcę. Komu ja bym miała krzywdę zrobić? A przede wszystkim, kto by wam w to uwierzył? To była już nierówna walka, to był komar, więc to była obrona własna. Smutne jest to, że ty promujesz bandytów. Jak Marcin Najman może mówić coś takiego? Smutne jest to, że promujesz bandytów i kryminalistów. Jak? I udajesz, że wszystko jest nie twoje, że wszystko jest żony. Nie, niczego. Ja pierdolę. Idę sobie zrobić, przegrzeję sobie obiad, do tego, bo to będzie się zajebiście oglądać do obiadku. Lubi pan teleturnieje? W ogóle nie oglądam telewizji, proszę. Nie, nigdy, nie znam tego. Żadnego. Nie, co to jest. Nawet koło Fortuny? Nie, co to jest. Kojarzycie taką, ktoś próbował nakręcić wywiad z tymi ludźmi od jakichś wodociągów. Co było przyczyną awarii? Wodociągi kieleckie w sposób wzorcowy usuwają awarie. Jesteśmy w czołówce krajowej. Ale co było przyczyną awarii? Już panu odpowiedziałem. Na czym te awarie polegały? Wodociągi kieleckie wzorcowo usuwają awarie. I oni powtarzali cały czas to samo. Wiadomo, że w większym rozrachunku to dlatego, że media manipulowały wypowiedziami, no nie? Ale po prostu chłop odpowiadał stricte nasze wodociągi, no numer jeden, jeżeli chodzi o czystą wodę i tak dalej, nie? Dokładnie to tu widzę. Nie wiem, nie było mnie wtedy, nie pamiętam. Nie w życiu nie oglądałem telewizji. Nie widziałem żadnego teleturnieju. W ogóle nie mam pojęcia, o czym pan mówi. Wcale się tak nie nazywam. To nie moja żona. Nie było mnie wczoraj w tej restauracji. Nie, to musiało być jakieś pomówienie, to nie byłem ja. Gmina wynajęła, proszę pana, lokal. Za 10 tysięcy złotych? Tak. Ej, a jakbym chciała zrobić na jeden wieczór burdel? Wystarczy, że pójdę do niego, dam mu 10 koła i mogę sobie otworzyć burdel na hali widowiskowo-sportowej? O! I powiem, że będzie się tam odbywało wydarzenie speed dating. To by było dobre. Nie odbyła się gala w Wieluniu z mafią pruszkowską? Ma się odbyć. Nie, nic takiego nie wiem. Nie wie pan, kto jest rywalem Marcina Najmana? Były gangster z mafii pruszkowskiej. To pan to powiedział. A o słowiku pan słyszał? U nas są słowiki, prowadzą. Nie wiem, czy to przetrwam jednak. To jest mocne. Chyba mocniejsze niż twarde narkotyki. Mocniejsze na pewno niż to, co brał ten pan. Jest wysoko. A pyta po ludzku. Nie, po ludzku to się mówi wtedy, jak umrze Lucjanek. No to teraz, jak wam Lucjan na bocie zejdzie, to mówicie, że jest po ludzku. Juuu, nie wiem, że to powiedziałam. Muszę się przejść. Proszę sobie wziąć Biblię Jakuba Wójka. Kogo? Biblię Jakuba Wójka? Jakuba Wójka. Co? Wuja Jakub wam przetłumaczy. Jest taka? Serio? Jest Biblia Jakuba Wójka? Googluję, nie wierzę w to. Jest! Książka. Przekład Biblii na język polski wykonany przez jezuitę, księdza... On miał na nazwisko wujek! Ja myślałam, że jego wujek po fachu wydaje Biblię oprawiane. I sobie myślę, jeszcze reklamę wujkowi robi. Oczywiście, co za łeb? Najpierw transport, kurwa, reklamował teraz swojego wuja Jakuba. Bo chce zorganizować zjazd pedofili, którzy odsiedzieli wyrok. To nawet lepsze niż mój burdel jednodniowy. Wystawę na temat najgłupszych burmistrzów w Polsce, to mogę zrobić? Oczywiście, że mogę zrobić. To już mam dwie imprezy. Niestety to, co widzimy po prawej stronie, to jest przykład tego, że ludzie nie lubią po pierwsze przyznawać się do porażek, a po drugie nie lubią być niesłowni. To jest najlepszy przykład do tego, ty jesteś po prawej. To, co mamy po prawej, to przykład tego, że ludzie nie lubią być niesłowni i nie potrafią przyznawać się do swojego błędu. Jak już powiedział A, to musi powiedzieć B, chociaż on prawdopodobnie w głębi duszy zdaje sobie sprawę, że się pomylił i zdaje sobie sprawę, że gdzieś tam przekroczył granicę, ale on już nie może się do tego przyznać. Zabrnął za daleko. Niestety, takie poczucie, że musimy być zgodni z tym, co mówimy, bardzo często doprowadza nas do powielania stanowisk, które mówiliśmy kiedyś i nie potrafimy przyznać się do tego, że na przykład zmienił nam się jakiś pogląd w danym czasie, bo kiedyś tak mocno mówiliśmy, na przykład ja kiedyś tak mocno mówiłam, że nienawidzę makijażu, no nie? Nie cierpię makijażu i chociażbym polubiła ten makijaż, to przez to, że chcę zachować się słownie w stosunku do tego, co mówiłam kiedyś, ja już nie mogę się przyznać, że lubię makijażu. Dobra, utkaj. Ty masz
Pasuba drugi miesiąc. Przychodzisz tu ze mną rozmawiać, ty łososiu. A nie mówić mi, że ja mam utkać. Utkać to ty se możesz. Sweter na trutach. Tak działa nasza podświadomość i nasza psychologia. I bardzo często jest to wykorzystywane w marketingu na przykład. Ale o tym wam opowiem kiedy indziej, bo niektórzy nie chcą słuchać o tym, jak was was zmuszają do zakupów niektórych rzeczy, o czym nawet nie jesteście świadomi. I wtedy, gdyby była wojna, to pan dalej będzie się naparzał z Marcinem Neumannem? Czy razem byście ubrali polski mundur i walczyli o wolność tego kraju? Ło, ale zrobiłam zajebistą stropklatkę. Cały mój szok jest oddany w twarzy Stanowskiego w tym momencie. Jo. Pan, ja proponuję panu... Stan już nie wytrzymuje. Pewnego dnia przyszły do niego demony, z którymi zdecydował się podpisać kontrakt. No, ja też kiedyś podpisałam kontrakt z demonami. Była to pewna agencja marketingowa na wyłączność. Zaczął miewać ataki. Ja nie miewałam ataków. Podczas mojego kontraktu byłam... Ale to dawno było, bo to 3 lata temu było. Dostałam menadżerkę, która mnie ignorowała i zabierano mi ponad 50% z współpracy z sponsorami i nie informowano mnie na przykład o procentach, jakie mi zabierają. Uwalnia ludzi od złych duchów depresji. Posiada szerokie spektrum mocy, które czasem pozwala na usuwanie demonów zniszczenia. Co tu się dzieje? Chłop jakąś psychiczną kobietę kładzie na podłogę, MMA ćwiczą, ci się tańczą, bawią, a tu w kuchni dzieci w kartonach siedzą? Jakby potrzebuję szerszego kontekstu chyba do tej sceny. Pozwoliłabyś Remsule, możesz powiedzieć Remkowi, będzie prosić cię to odmienić, na fame iść? Dlaczego ja bym miała mu albo zabronić, albo pozwolić? Jakby chciał, to by sobie poszedł, jakby nie chciał, to nie pójdzie. Czy ja bym kiedyś chciała zawalczyć? To nie ma znaczenia, bo mi mama nie pozwoliła. Mama powiedziała, że mnie wydziedziczy, jak pójdę się bić z kimś. Że ja się nie mogę bić, powiedziała. Próbowałam ją przekonać, że mamo, ale wiesz, fajne pieniądze by z tego były, ja bym potrenowała, byłabym taka fit. Mama powiedziała, że nie. Kobietą nie przestoi się bić i jak się będę bić, to mam nie wracać do domu. Basen czy jezioro? Tak szczerze, trochę by mnie brzydziło chyba wejść do jeziora. Mnie strasznie brzydzi wizja tego, że gołą stopą dotykam jakiś hasz czy jakiś glonów, czegokolwiek mega. Ej, ja mam tak samo, ale w morzu też tak mam, że jak mnie glon jakiś dotknie, to uciekam strasznie. Strasznie nie lubię, jak jest jakiś glon, jakaś trawka, jakieś takie coś. Jakieś glony mnie smyrają po nodze. No nienawidzę tego, no po prostu nienawidzę. Strasznie tego nie lubię. Fajna bluza. To jest jedno z moich najdroższych ubrań w szafie w ogóle. Taka. Najdroższa bluza, jaką mam. Lecki ma. Ile kosztowała? Chyba 370 zł, coś takiego. To jest moja najdroższa rzecz w szafie. Żadnych butów nawet nie mam droższych od tego. Macie rację, kupiłam sweter za 600 i po jednym razie go rozjebałam. Nie mam tego swetra, to prawda. To był dobry sweter, ale kurwa się go ręcznie pierze jak coś. Nie do pralki. Have you ever heard a snake make this sound before? Gdzieś już to słyszałam. Ale bombowie! No, ten dźwięk był już nam znany wcześniej. Idzie. Cześć. Obejrzysz z widzami czy TikToki? Dobra. Ej, zjadłem coś. Zjadłeś coś? O właśnie, zaraz wracam. Ja jadłam obiad. Jadłeś obiad? Nie. Co masz? Dobry kupiłam. A kupiłam jeszcze karmelowy. No już zjadłem go. A, to jest po jednym. Właśnie dla ciebie przyniosłem, proszę. Jakbyś chciała. Chcesz to sobie zjeść. Masz na później akurat. Nie, zjedz sobie. Dobra, dawaj to. Szybko po ocenie. Jak chcesz, to sobie zjedz. Będę sobie robić herbatkę. O, to kakao. Kakao chcesz? Tak, ja kakao. Czemu chcesz kakao? Bo się dłużej robi. Nie chce mi się robić po prostu. A ty jak pójdziesz, to tobie się chce na pewno mi zrobić coś dobrego. Albo nie chcę, nie chcę. Nie, to chcę herbatę. No mogę ci zrobić kakao, jak chcesz. Nie, kakao. Już mam plan. Chcę herbatę. Sobie tost zrobię. No dobra. Macie być grzeczni na zastępstwie. Recenzja recenzji. Oto dziwka, k***a. Patrz ty, k***a, szczur. Lol. Wiem, że... A co tu jest do oceniania? To wszystko to sobie, jakieś komedia, klucz. Patrzcie, jak śmiesznie mam wąsa. Kurwa, ale śmiesznie masz wąsa. Jak patrząc na niki tych osób, co tu są na tym streamie, 3/4 ma u mnie bana, nie? Bo widzę po nikach poznaję. A 1/4 to ci, co jeszcze coś tam piszą. To jest kurwa jakieś zebranie tych ludzi. To jest jak granica Morza Śródziemnomorskiego ze słonowodnym. To macie to przejście, jak ono się nazywa? Zaburzenie teksturalne. Widzicie? O, Pacyfik Atlantyk i tak wygląda. Tu jest po prostu większe natężenie soli, tam nie i one się
Nie chcą połączyć się. Prawda, jak wy i szczęście w życiu, wy i powodzenie. Dajun banna. Umban u mnie za stóweczkę jest. Stwierdziłem, że zrobię to, bo... Ale ona delikatnie chodzi. Ten mój kurczok to tak ciężko, tak? W ogóle tu fajnie jest, ty. Przesteru nie ma chyba. Fajnie się żyje. Już się wystraszyło. No, no i tutaj właśnie oceany dlatego się nie mieszają, tak? A wracając, zarobiliśmy już 30 zł. O! 4 dolary z dwóch słów. Fajnie. Skończyłaś już? Ale dokończ się to, bo bardzo interesujące było. Coś czatu się podobało. Herbatkę masz w kuchni. Spoko. Dobranoc, czat. Serduszko dla was, dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Mam nadzieję, że streamek wam się podobał. I co? Widzimy się jutro.